Cześć, witajcie, z tej strony Jago, witam was w kolejnym odcinku Drogi do Chwały F14 Ultimate Team na PlayStation 4. Moi drodzy, czas rozpocząć naszą kolejną rozgrywkę. Przypomnę wam, jakie mamy składy. To jest nasz skład brazylijski. Tutaj trzeba będzie zrobić duże zmiany, bo jakoś nie mam ochoty nimi grać. Ale dzisiaj zaczynam od hiszpańskiego, który jest moim zdaniem zdecydowanie lepszy. No ale też właśnie, czekajcie, dajmy A-Team. To jest nasz ten główny, co prawda mam mniejsze zgłanie. Guaita potrzebuje kontraktu, zaraz tu wrócimy dla niego z kontraktem. Chyba, że jakiś jest, zobaczmy. Mamy 4 kontrakty, jeden jest srebrny, ok. To dostanie właśnie kontrakt. No i możemy grać, tym składem jest w pełni wypoczęty. No to zobaczmy, jak pójdzie nam pierwszy mecz. No i naszym pierwszym przeciwnikiem dzisiaj jest Eto, Aguero, Silva, Nani, Willian, Evra Vidic, Kompany, Touré, Petr Cech i Richards. Naprawdę bardzo, bardzo dobry skład BPL. No i co my tutaj mamy? Nani, Nani podaje do Aguero, ale Varane tutaj jest. Varane się nie da mu... Ops, 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 ops. Ops! Nie trafia, ale było blisko, żeby stracić bramkę. Silva jakoś tam powydziwiał strasznie. Pabon do Bale'a, Bale. Rusza Bale. Rusza Bale. O! Turururum. Bale jeszcze przy piłce. Bale'a. Pabon. Jaki Bale sobie zrobił. Czemu nie udało mu się tego strzelić? Widzieliście, tutaj źle za bardzo leciałem. A tutaj, tutaj już w ogóle nie wyszło. No, do Pabona. Pabon nie marnuje takich sytuacji, moi drodzy. W 12 minucie trafiamy na 1-0 dzięki naszemu napastnikowi. Pabon, genialny zawodnik. Naprawdę gra mi się nim niesamowicie. Zobaczcie, jak to wykończyli w dwójkę. I mamy prowadzenie. No, podanie do Bale'a sam na sam. Bale i Czech to wyłapuje. Znaczy, prosto było w Czecha w sumie, więc niewiele w tym było do wyłapywania. Ebert. Jeszcze podanie do Eberta. Ebert do Pabona. Pabon! I Pabon! Druga bramka w 18 minucie. Cóż za piłkarz! Niesamowicie! Niesamowicie! Od słupka co prawda główką, ale to jest bramka. To się liczy dla nas najbardziej. 2-0 prowadzimy. Ebert. Eberta! Petr Cech bronia. Mogło być już 3-0. To już wisi w powietrzu. No i moi drodzy, pierwsza połowa za nami i wygrywamy 2-0. Wydaje mi się, że lekko przeważamy w tym meczu. Wiem, że on miał groźne strzały, ale miałem też takie, których nie wykorzystałem. Także 2-0. Zobaczymy, jak będzie w drugiej połowie. Najbardziej wkurza mnie to, że on nie przełącza animacji, myśląc, nie wiem, chyba, że zdenerwuję się w pewnym momencie i powiem, że wychodzę z tego meczu. No, ale tak się nie stanie. Pabon, świetny występ. Pabon i mamy hat-tricka, 3-0 w 57 minucie. Pabon jest niesamowity. No ale to już chyba wszyscy wiemy. O, jakie podanie do Bale'a piękne. Bale! O, David Silva. Dawid, oj, Eto, nie wiem kto to był, ale za mocny zdecydowanie strzał. Pabon po raz kolejny wychodzi w groźnej sytuacji. Pabon uderz! Petr Cech skapitulował przed takim uderzeniem. To już coś znaczy. Zobaczcie na to potężne uderzenie, nie przypuszczałem, że trafię. Chciałem bardziej na rzut rożny, bo... Wow! Piękna bramka! 4 bramki Pabona! Afelaj... I mamy kolejny rzut wolny. Tym razem z dalszej odległości. 29 yardów. Gareth Bale. Gareth Bale, uderzenie! Jakby to troszkę bardziej poszło w lewo, to byłaby, no może nawet ładna bramka. Afelaj. No, ale ja bym chciał utrzymać czyste konto. Nie, musiał w 90 minucie trafić.
A tak to były dodatkowe końce. No niestety, moi drodzy, trafia na 4 do 1 w 90 minucie. Strzał Eto potężny, w którym Guaita tam źle, znaczy błąd w mojej obronie zdecydowanie. Moja wina, no ale cóż zrobić. Pabon jeszcze tutaj nie skończył. Pabon uderzy. Uuu, jakby to weszło. O, Silva taki szybki? Nie ma szybkości. No i moi drodzy, kończymy wynikiem 4 do 1. Szkoda tej ostatniej bramki, ale to co wyprawił dzisiaj Pabon jest niesamowite. 4 bramki w jego wykonaniu. 4 naprawdę bardzo ładne bramki. Szczególnie ta ostatnia, której... Wow. No po prostu uderzył z całej siły i Petr Czech skapitulował. Wygrywamy. To jest najważniejsze. Zobaczmy, no jak ładnie to wygląda. No tak. Dostajemy 545 monet za ten mecz. To jest naprawdę dobry wynik. Co daje nam poza tym? Poza tym. Zobaczcie na to. Mamy mistrzostwo 9 ligi. No i dzięki temu otrzymujemy 3000 monet. Z tymi 3000 monet można zrobić coś naprawdę dobrego. No to zobaczmy, czy da się coś zmienić. Okej, moi drodzy, przeprowadziłem po pierwsze w składzie hiszpańskim pierwszym transferem i w sumie w składzie hiszpańskim jedynym. Jak domyślacie się, zamieniamy Guaitę na Courtois. Courtois jest zawodnikiem naprawdę genialnym bramkarzem. Naprawdę dobrze sobie radzącym, miałem go zeszłym razem i teraz też wydaje mi się należy tutaj się jego miejsce jak najbardziej. Tutaj mamy jeszcze kontrakt, damy mu ten kontrakt gorszy, wykorzystamy to co mamy, plus jeden, a potem będziemy kupować właśnie inne kontrakty, tak samo Ebertowi. Dobra, no a teraz przechodzimy do składu brazylijskiego. Moi drodzy, pierwszą sprawą jaką chcę poruszyć to jest to, że Emerson wypadasz z gry, bo grałeś maksymalnie źle. Lima wchodzi na jego miejsce, polecaliście mi go, też jestem ciekawy jak zagra bestia z Benfiki. No przekonam się zaraz, ale tu też rodzi się kolejne moje pytanie, moi drodzy. W ostatnim odcinku widziałem komentarz, przeczytałem go i zastanawiałem się, powiedzieliście, że chcecie kogoś dla składu brazylijskiego tak jak Bale'a dla hiszpańskiego, czyli po prostu, żeby kupił jakiegoś naprawdę dobrego zawodnika dla składu brazylijskiego. Napiszcie mi w komentarzach, czy jesteście za tym, żeby jeden z tych tutaj wszystkich zamienił się na dobrego, nie wiem czy to będzie bramkarz, obrońca, pomocnik czy napastnik, jeden z nich zamieniłby się na kogoś naprawdę dużo dobrego i dużo wartego, powiedzmy. Czy jednak wolicie, żeby tak pozostało i tylko Bale był tym tak zwanym twistem, jak jest? Odpowiedź napiszcie w komentarzach, a tymczasem ja zabieram się do gry właśnie składem brazylijskim. No i moi drodzy, następnym naszym przeciwnikiem jest skład BPL Hamburg Fortuna, ale wydaje mi się, że to jest Polak, bo miał tam coś czelać Fortuna czy coś takiego, także gramy na pewno z Polakiem. Jeżeli mnie oglądasz, to pozdrawiam serdecznie. Muszę wam powiedzieć, że przez ten śnieg czuję się bardzo świątecznie. Mogę też śpiewać świąteczne piosenki. Uuu, Danilo wychodzi, Danilo. Danilo. Tutaj mamy Wellingtona, Wellington poprzeczka, jeszcze nie, to szlak. Danilo. Co on się na pomocnika teraz przeistoczył, czy co? Wow, Danilo jak pędzi. Danilo. Danilo, Danilo, Danilo. Dośrodkowanie i nie trafia. Lima. I Lima, 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 Lima do Edersona. Wow, Melo. Melo uderzenia, broni jego bramkarz. A było tak blisko. Casemiro. Casemiro, podanie do... Lima by strzelił swoją piękną bramkę w debiucie, jakby to przeszło, ale niestety. Moi drodzy, kończymy pierwszą połowę, no 0 do 0, działo się niewiele tak naprawdę. Nie było takich mega czystych sytuacji, które można byłoby zepsuć. No i wyrównany mecz, nie ma się co czarować. No, Lima, Lima jest szybszy od nich, to na pewno. Lima, 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 Lima i mamy pierwszą bramkę w jego debiucie. 50 minuta daje nam prowadzenie. Wow! No, Ederson, Ederson. Ed, what? No i mamy rzut karny, moi drodzy. To było chyba niezamierzone w jego wykonaniu. No ale najważniejszy jest efekt. Tutaj, wow, wyciął mnie zdecydowanie. No i Wellington. Zobaczmy kto tu ma najlepsze rzuty karne. Pogoda nie dopisuje, śnieg pada. Świątecznie jest to na pewno. Świąteczny odcinek prawie, rzekłbym.
Ale Lima tutaj ma lepsze rzuty karne i czy strzeli swoją drugą bramkę w tym meczu? Trafia na 2-0, przepięknie moi drodzy. I mamy prowadzenie już dwubramkowe w 56 minucie. Dwie bramki dla Limy. Lima się przedostał ruletką. Lima jeszcze przy piłce, Lima uderzenie, ale bramkarz broni, już nie wiedziałem za bardzo co zrobić w tamtej sytuacji. No, Ederson i Lima mógł mieć hat-tricka. Ederson mu po prostu wystawił piłkę, ale nie. Moi drodzy, kończymy ten mecz zwycięstwem 2-0 po 90 minutach. Wydaje mi się, że jest to dość sprawiedliwy wynik. Atakowaliśmy, no i udało się wygrać. Ten brazylijski skład naprawdę spisuje się dobrze i o wiele lepiej Lima wygląda niż Emerson, to na pewno. Za to zwycięstwo otrzymujemy 528 monet. Okej, moi drodzy, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie wrócić tutaj już za 2 dni i dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście, żeby do drużyny brazylijskiej dodać jakiegoś super zawodnika. Jeżeli tak, dodam. Jeżeli napiszecie mi, że nie chcecie, żeby zostało tak, jak jest teraz, zostawię. To wszystko zależy od was. Na razie.